Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że mówił im o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Trzeci dzień naszych rekolekcji, trzeci dzień diagnozy naszego serca. Zaglądając tam do środka, najpierw w niedzielę, dostrzegliśmy w sercu różne tęsknoty, które mogą prowadzić nas do nieba jako pewien duchowy system naprowadzający. Mówiliśmy o tym, że one potrafią być święte, bo wznoszą naszą duszę z ziemi ku niebu. Wczoraj odszukaliśmy też cierpienia, które nosimy w środku. One też mogą być święte, mogą przyczyniać się do zbawienia, gdy im nadamy sens. A dzisiaj o radościach. Ich może czasami najtrudniej poszukać, może się tak przynajmniej wydawać, dlatego że my bardzo różne emocje przeżywamy, różne nastroje. Czasami jesteśmy radośni, czasami przychodzi smutek. Mamy momenty złości i momenty przygnębienia, momenty podniesienia na duchu i momenty nostalgii. Ale tak naprawdę, kiedy mówimy o chrześcijańskiej radości, to nie chodzi tu tylko o emocje. Chodzi o coś o wiele bardziej głębokiego. Chodzi o powody, dla których serce może znaleźć ukojenie. Bo nasze serce jest tak zaprojektowane, że mimo zmęczenia, smutków i różnych emocji, głęboko pod spodem może trwać spokojna radość. Z sercem jest trochę tak jak z morzem. Niekiedy ono jest spokojne, ma gładką taflę, a niekiedy przychodzi sztorm. I wszystko zależy od niewidzialnego powietrza, które wydaje się, że nie ma żadnego znaczenia, a jednak ma wielkie znaczenie. W głębinach jednak każdego morza zawsze panuje niczym niezmącona cisza. I tak może być też z nami, jako z chrześcijanami. Przeżywamy różne rzeczy, ale tam głęboko w środku możemy dostrzec i pielęgnować spokojną radość. Radość, która płynie z faktu, że jesteśmy kochani przez Boga. I to jest powód chrześcijańskiej radości, który dobrze dostrzegać i uczyć się pielęgnować. Bóg kocha każdego z nas. On nie kocha masy, nie kocha tłumu, ale kocha każdego z nas, którzy jesteśmy tu dzisiaj w Kościele. I kocha tych, których spotykamy. Bardzo często, kiedy widzimy kogoś, kto stoi na estradzie, jakąś gwiazdę, to ci sławni ludzie,
którzy są, w których całe tłumy są wpatrzone, podziwiają ich, skandują ich imiona. To ci artyści niekiedy mówią: ludzie, kocham was wszystkich, kocham was. Ale w praktyce nie wiadomo, czy to nie znaczy, że kocham to, że mnie podziwiacie. Tak naprawdę ja w ogóle was nie znam. Ja w ogóle nie wiem, kim wy jesteście. Bóg nas tak nie kocha, bo Bóg nas zna. Kiedy idziemy do urzędu, to zazwyczaj otrzymujemy numerek do czekania w kolejce. Kiedy byliśmy dawno temu przyjęci do szkoły, otrzymaliśmy legitymację szkolną z numerem i numer w dzienniku. Kiedy idziemy do lekarza, to zazwyczaj potrzebny jest numer PESEL, a gdy rozliczamy się z urzędem skarbowym, wtedy mamy numer identyfikacji podatkowej. W świecie zazwyczaj jesteśmy tylko numerem, jednym z milionów, a przed Bogiem tak nie jest. Przed Bogiem nigdy nie jesteśmy numerem. Przed Bogiem mamy imię, a imię oznacza nas samych, jedynych i niepowtarzalnych w oczach Bożych. Kiedy byliśmy chrzczeni, to kapłan, zanim wypowiedział formułę chrzcielną, ja ciebie chrzczę, najpierw wypowiedział nasze imię i dopiero potem wszystko inne. A więc zobaczmy, że na samym początku naszego życia w Bożej rodzinie w Kościele, pierwszym słowem, które usłyszeliśmy u zarania naszej drogi wiary, było nasze imię. Bóg, kiedy zaprosił nas do Kościoła, kiedy zaprosił nas na drogę wiary, to zaprosił nas imiennie. Tym samym można powiedzieć, że od pierwszych sekund życia wiary Bóg daje nam do zrozumienia: ja ciebie znam. Znam ciebie po imieniu. Ja wiem, kim ty jesteś. Ja znam wszystkie twoje piękne strony i wszystkie twoje odrażające sprawy. Znam ciebie po imieniu. Znam ciebie lepiej, niż ty znasz sam siebie. Bóg kocha nas, mimo tego, że zna nasze słabości, nasze grzechy, nasze upadki. On zna nas o wiele lepiej niż my. Wie wszystko o nas. Ale Jego miłość, można powiedzieć, jest mimo wszystko, pomimo wszystko. Czasami ktoś mówi dzieciom: musisz być dobry, żeby Pan Bóg ciebie kochał, musisz być grzeczny. Ale to nieprawda. Nic nie musisz, żeby Bóg ciebie kochał, dlatego że On kocha zawsze pierwszy i zawsze za darmo. Nie musimy nic robić, żeby Bóg zaczął nas kochać, dlatego że On już od dawna to czyni. Nie musimy nawet my Go kochać, a On i tak nas kocha. Jego miłość do nas jest bezwarunkowa, jest bezinteresowna. Nie musimy sobie na nią zapracować w żaden sposób. My nawet nie potrafimy sobie zapracować na Bożą miłość. Nie potrafimy też w żaden sposób za to odpłacić. Jego miłość jest trochę taka jak miłość matki do niemowlaka. Niemowlę nie może niczym odpłacić, ani nie może niczym zasłużyć sobie na miłość mamy. Co więcej, to małe dziecko robi wiele, żeby mama nie kochała, bo płacze, potrzebuje być karmione, budzi w nocy, a mama i tak kocha do szaleństwa. Dlaczego? Bo to dziecko jest i jest jej dzieckiem. I to jest wystarczający powód, żeby matka kochała. I podobnie jest z Panem Bogiem. Bóg zresztą mówi nam to na przykład do proroka Izajasza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Tak właśnie nas kocha Bóg. Bóg jest wielki, potężny. Czasami może zdaje nam się, że jest jakiś odległy, że jest nieczuły, chłodny, daleki. Ale tak naprawdę On jest niezwykle czuły. Na to zwraca uwagę bardzo mocno papież Franciszek. U Ozeasza, u tego starożytnego proroka, Bóg mówi o Izraelitach, ale mówi także o nas. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swojego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Taki jest Bóg wobec nas. Święty Jan w swoim liście mówi, że Bóg jest miłością. To bardzo ważne zdanie. Bóg jest miłością, to znaczy, że On nie przestanie nas kochać. Bo gdyby przestał nas kochać,
przestałby być miłością, a to znaczy przestałby być sobą, nawet jak zgrzeszymy. Jak raz zgrzeszymy i jak 1000 razy zgrzeszymy, nasz grzech w niczym nie zmienia miłości Boga ku nam. On nadal jest miłością, nadal kocha. Kocha każdego z nas. I to jest taki ważny powód, dla którego mamy prawo, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, pielęgnować w sercu pogodną radość dziecka Bożego. A więc mamy ten ważny powód do radości. Pewnie byłoby tych powodów więcej. Ale tak się zdarza, że często jesteśmy smutni. Dlaczego tak jest? Pewnie jest wiele powodów, ale może dlatego, że my za dużo narzekamy. Byle powód już jesteśmy gotowi, żeby narzekać. Narzekanie to jest swoiste przekleństwo wypowiadane nad sobą samym. Słowo Boże daje nam bardzo prosty przepis, jak to zmienić. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: w każdym położeniu dziękujcie. My często mamy taką pokusę, żeby w każdym położeniu narzekać. A Słowo Boże mówi: w każdym położeniu dziękujcie. W każdej sytuacji mamy uczyć się uwielbiać Boga. Może nie tyle w złu, które nas niekiedy spotyka, ale mamy uwielbiać Boga, który potrafi przeprowadzić nas przez każde, nawet największe zło i potrafi wyprowadzić z niego dobro. My narzekamy, że mamy tyle problemów, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, pociesz się, bo ci, którzy problemów nie mają, zazwyczaj są problemem dla innych. Kiedy przychodzą nam różne problemy, to ostatnią myślą jest, żeby uwielbiać Boga. Trzeba uczyć się, żeby to była pierwsza myśl. Uwielbiać Boga. I to uwielbienie będzie rozpalało w naszym sercu radość, niezależnie od tego, co się dzieje. Gdybym komuś z was zaproponował, że dam mu prezent, to na pewno byłby jakoś poruszony. Ale gdyby się okazało, że tym prezentem będzie tylko 10 groszy, to nie będzie tym pewnie jakoś specjalnie oczarowany, może nawet wyśmieje. Kiedy dałbym mu drugą monetę, drugie 10 groszy, no to pewnie popatrzy, zdziwi się i nic więcej. Jeśli będę dawał następnych 20 monet 10-groszowych, to nadal ta osoba byłaby pewnie zaintrygowana, ale za bardzo to nie zmieni nic w jej życiu. Gdybym jednak zamiast 10 groszy dał tej osobie 10 tysięcy albo 20 tysięcy, to z całą pewnością już to poruszy. Ktoś byłby zdumiony, nie pojmując, co go właściwie spotkało. Może tak się zdarzyć, że jeszcze po wielu latach ta osoba będzie mówiła swoim znajomym: słuchaj, czy opowiadałem ci kiedyś o tym, jak za darmo dostałem tyle pieniędzy? Taką reakcję wywołał kilka lat temu jeden z amerykańskich pracodawców, który pewnego dnia w podziękowaniu za gorliwą pracę swoich pracowników niespodziewanie każdemu z nich przyznał premię w wysokości kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Nie trzeba wyjaśniać, jaka była reakcja tych pracowników. W iście amerykańskim stylu pokazywały ją później różne media. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bóg daje nam różne dary, ale my często traktujemy je jak takie drobniaki, jak takie dziesięciogroszówki, drobne podarki, które nie mają większego znaczenia dla naszego życia. Nasze serce nie bije jakoś żywiej, kiedy otrzymujemy od kogoś 10 groszy, ale nasze serce też nie płacze ze szczęścia i wdzięczności, kiedy myślimy o Bożej dobroci. Gdy myślimy o Bożych darach, bardzo często znajdujemy się w świecie dziesięciogroszówek. Wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła, często myślą o życiu wiecznym, o sakramentach, o Słowie Bożym, o Bożej miłości, jakby to były tylko takie małe dziesięciogroszówki, które nic w życiu nie zmieniają. I co więcej, na te dziesięciogroszówki trzeba jeszcze dużo zapracować. Trzeba naprawdę się postarać, żeby je otrzymać. Trzeba prowadzić dobre życie. I w krainie duchowych 10 groszówek wielu chrześcijanom wydaje się, że wierzyć to znaczy chodzić do kościoła w każdą niedzielę i trzymać się z dala od wszystkiego, co jest przyjemne i nie mieć z tego za dużo. Dlatego wielu ludzi dzisiaj nie jest zainteresowane zbawieniem.
Jeśli tak, gdzieś możemy zauważyć, że także w naszym życiu taka pułapka wejścia w świat 10 groszówek gdzieś nam grozi. I my musimy wiedzieć, że mamy wybór, albo pozostaniemy w krainie 10 groszówek, albo odkryjemy wielkość Bożych darów. Każdego roku Polacy wydają miliony złotych w loteriach tylko po to, że mają nadzieję dostać coś za nic. Tymczasem dary Boże przeznaczone są dla nas. Nie musimy niczego w zamian czynić, a one są bardziej wartościowe, są cenniejsze niż wiele milionów. One nie są dostępne jedynie dla wybranych, ale są dostępne dla każdego z nas. Chociażby msza święta. Kto żyje w krainie duchowych 10 groszówek, myśli, że to jest taki pewien dodatek dla chętnych i pobożnych katolików, którzy jeszcze w dodatku mają trochę czasu wolnego. A kto odkrył wielkość Eucharystii, potrafi dla niej rzucić wszystko. Ona staje się ważniejsza niż zdrowie, ważniejsza niż życie. W wielu miejscach od starożytności aż do dziś wielu wierzących umiera za to, tylko za to, że chodzi na mszę. 12 lutego 304 roku, czyli ponad 1700 lat temu, przed rzymskim prokuratorem w Kartaginie stanęła grupa chrześcijan. I oni właśnie podlegając rzymskiemu sądowi mówią: my nie możemy żyć bez Eucharystii. I wszyscy zapłacili za to własną krwią. Oni wiedzieli, że dary Boże są większe niż tylko 10 groszy. One są większe niż tysiące i miliony. One są większe niż życie. Czasami my możemy też odkrywać w naszym sercu radość z tego powodu, że Bóg pozwala nam jako chrześcijanom, jako tym, którzy mają świadomość, że Bóg nas kocha, wiele dokonać w tym życiu. Niekiedy ludzie się zniechęcają, że nie dadzą rady zrobić nic dobrego, bo nie są bohaterami, bo nie są jakimiś wyjątkowymi ludźmi cenionymi przez innych, bo nie mają szczególnych możliwości, uzdolnień itd. Ale chrześcijanin, który wierzy z dzieckiem Bożym, ukochanym przez niebieskiego Ojca, ma świadomość, że w życiu, żeby dużo zrobić, nie trzeba mieć wiele. Każdy z nas ma wystarczająco do dyspozycji. Posiada tyle darów, żeby zdziałać wystarczająco cudów. Ktoś kiedyś zauważył, że w Piśmie Świętym są historie ludzi, którzy nie mieli wiele, a dokonali wiele. Jeden z przywódców Izraela, Szamgar, syn Anata, miał tylko oścień do poganiania wołów, a pokonał 600 Filistynów. Mojżesz użył zwykłego kija, który zamienił się w węża. Samson miał jedynie oślą szczękę i zabił mnóstwo przeciwników, wybawiając naród z niewoli. Młody chłopak Dawid, by pokonać uzbrojonego po zęby Goliata, zabrał ze sobą tylko 5 kamieni i okazało się, że o 4 za dużo. Po co Biblia zawiera te wspaniałe historie? Nie po to, żeby zastanawiać się, jak było to możliwe i czy aby autor biblijny nie podkolorował nieco. Te opowieści są tak naprawdę po to, żeby pokazać każdemu z nas, że my nie potrzebujemy wiele, żeby przemieniać ten świat. Jako chrześcijanie nosimy w sobie sekret, którego może nie domyślają się inni, nie domyślają się ci, których spotykamy w pracy, w domu czy na ulicy, ale nasze serce nosi ten sekret. Jestem ukochanym dzieckiem Boga i dlatego naprawdę nie muszę wydawać się innym wyjątkowym. Być uczniem Jezusa to nie znaczy błyszczeć, to nie znaczy być podziwianym czy uważać się za wyjątkowego. Ale być uczniem Jezusa to znaczy pozwalać Bogu, by dokonywał wyjątkowych rzeczy, nawet w naszej codzienności, która wydaje się taka szara. My mamy do dyspozycji chociażby mocne słowa. My możemy użyć dobrych słów, żeby kogoś podnieść, gdy leży przybity. Możemy odszukać w kimś godność, gdy już sam nie może jej znaleźć. Gdy załamuje się, możemy pokazać, że warto iść naprzód. Czasami jesteśmy kuszeni, niejednokrotnie upadamy, ale to nie jest okazja dla nas, żeby się załamywać, żeby tracić pogodę czy radość. Ale to jest okazja do tego, żeby wzbudzać w sobie ufność. W życiu duchowym nie chodzi o to, żeby nigdy nie upaść, bo przecież wszyscy upadamy.
Ale w życiu duchowym chodzi o to, aby nigdy się nie poddawać i aby zawsze ufać, niezależnie od tego, czy czujemy się mocni, czy zupełnie rozłożeni i pokonani. Może czasami ktoś, patrząc na nasze zmagania, sam nabierze ducha. Czasami, gdy ktoś się za bardzo czuje upokorzony, gdy mu coś nie wychodzi, gdy upada po raz kolejny, to musi się on nauczyć takiego pobożnego machnięcia ręką, że nic wielkiego się nie stało, jak mi coś nie wyszło, że nie muszę panikować, że zawsze jestem w rękach najlepszego Ojca. Jako dzieci Boże my otrzymujemy od naszego Ojca wiele pięknych darów. Potrzebujemy ich my, ale potrzebują też ich ludzie, których spotykamy, którzy może nigdy do kościoła nie przychodzą. Oni także potrzebują ich jak tlenu. Potrzebują tego, co my otrzymujemy, sensu życia, Bożej mądrości w dylematach, Bożego przebaczenia, poczucia, że jesteśmy kochani, zmotywowania do wytrwałej walki, ukazania nowych horyzontów życia. My sami tego bardzo potrzebujemy, ale przychodząc do Pana i zmagając się o tę bliską z Nim relację, o tę ufność, my otrzymujemy zapewnienie, że Bóg jest z nami i że obsypuje nas tymi darami. A potem to wszystko może wypromieniowywać z nas. Mamy tego bardzo pragnąć. Bóg chce piękne rzeczy działać w nas i przez nas. I na koniec chciałem wam, moi drodzy, opowiedzieć krótką historię, która pokazuje, że w sercu można mieć radość, nawet jak wszystko się wali. To jest historia może mało znanego u nas XVII-wiecznego włoskiego świętego Józefa z Kupertyną. On jest patronem studentów. Za chwilę okaże się też dlaczego. Był wielkim mistykiem. Towarzyszyły mu nadzwyczajne zjawiska z najbardziej wzbudzającym podziw darem lewitacji, czyli unoszenia się nad ziemią. Święty unosił się przy stole eucharystycznym na oczach setek świadków, pewnego razu nawet na oczach samego ówczesnego papieża Urbana VIII. Ojciec Józefa był stolarzem i nie miał za bardzo czasu zajmować się chłopcem. Rodzina była niezwykle biedna, dlatego mieszkanie ich zostało zajęte z powodu długów. Dlatego Józef urodził się zupełnie tak jak Pan Jezus, czyli w stajni. Nie był dobrym uczniem w szkole, mimo że uczył się, nie potrafił przyswajać sobie wiedzy. Denerwował nauczycieli, nie nadawał się do dalszej nauki nawet w miejscowej szkole. Sprawiał wrażenie, że jest pozbawiony wszelkich uzdolnień. Aparycją też nie wzbudzał zachwytu. Zastanawiano się nawet, czy nie ma czasami nawet jakiejś choroby psychicznej. Był fajtłapą wzbudzającym śmiech i politowanie. W młodości nazywano go boca aperta, czyli rozdziawione usta, bo takie właśnie miał, kiedy się dziwił. Sama matka czuła do niego pewną odrazę, wstydziła się syna. W dzieciństwie Józef przeżył chorobę, jego ciało było okryte wrzodami. Z tej choroby został cudownie uzdrowiony, kiedy matka namaściła jego ciało olejem z lamp sanktuarium maryjnego. Kiedy Józef podrósł, wstąpił do zakonu kapucynów, ale z powodu jego ograniczeń, jego niezdolności szybko podziękowano mu. Będąc w klasztorze upuszczał sztućce, półmiski, wazy, tłuk naczynia, co spowodowało, że niejednokrotnie współbracia upokarzali go. Kiedy usunięto go z zakonu i kiedy musiał zdjąć habit, mówił, że czuł, jakby odzierano go ze skóry. Nie mógł skompletować całości swojego ubioru i potem bez butów, bez kapelusza, w podartych rzeczach poszedł z powrotem w świat. W drodze dopadły go psy i pogryzły, drąc pozostałe części ubioru. Miejscowi pasterze, myśląc, że to jest złodziej, chcieli go przegonić, chcieli go pobić, ale ktoś go powstrzymał ich w ostatniej chwili. Kiedy tylko odetchnął, został zaatakowany tym razem przez żołnierza, który wziął go za szpiega. Po powrocie do domu swojego wuja, ten wyrzucił go z domu, czyniąc wyrzuty z powodu długów ojca. Poszedł do matki, która przyjęła go niezwykle cierpko, mówiąc, wypędzono cię z klasztoru, ze świętego miejsca,
to wybieraj między więzieniem a wygnaniem, inaczej umrzesz z głodu. Z czasem podjął drugą próbę wstąpienia do zakonu, tym razem do innej franciszkańskiej wspólnoty, gdzie początkowo został stajennym, sam nazywał siebie bratem osłem. Z czasem zobaczono, że jednak prowadzi bardzo głębokie życie duchowe i dlatego pozwolono przystąpić mu do egzaminów dopuszczających do święceń. Józef rzeczywiście nie tylko sprawiał wrażenie, że brak mu zdolności, ale miał słabą pamięć i kiedy na egzaminie miał za zadanie wyjaśnić wylosowany przez biskupa fragment Ewangelii, on wiedział, że nie potrafi tego zrobić. Był w stanie wyjaśnić tylko jedno zdanie z całego Pisma Świętego. Błogosławione łono, które cię wydało. I kiedy stanął przed biskupem, okazało się, że biskup wylosował mu dokładnie to właśnie zdanie. Potem przed święceniami kapłańskimi czekał w kolejce wśród studentów na egzamin. Wszyscy inni studenci wpychali się przed niego, on został na końcu. I wreszcie, kiedy już egzamin się kończył, został ostatni student. Biskup już był tak zmęczony i widział, że wszyscy studenci są dobrze przygotowani. Dlatego ostatniemu zadał łatwe pytania. I w taki sposób Józef został księdzem. Na początku swojej pracy miał bardzo nędzne warunki materialne. Doświadczał też poważnego kryzysu duchowego, pewnej pustki duchowej. Skarżył się Panu Bogu. Panie Boże, jak to jest, że ja oddałem się Tobie, a Ty mnie opuściłeś, Ty mnie zostawiłeś. I pewnego dnia, kiedy taki załamany płakał w swojej celi, ktoś zapukał do jego drzwi. Wszedł jakiś nieznany mu zakonnik, przyniósł płaszcz, powiesił na wieszaku i odszedł. Józef założył ten płaszcz i w jednej chwili jego rozpacz i smutek minęły. Powróciła do jego serca radość i zaczęły się pojawiać różnego rodzaju doświadczenia mistyczne. To początkowo wywołało poważne zaniepokojenie przełożonych. Wytoczono mu nawet proces przed inkwizycją. W sądzie wprawdzie uznano go niewinnym, ale zażądano, żeby przenieść go do innego klasztoru. I w taki sposób, można powiedzieć, dyscyplinarnie Józef został przeniesiony do klasztoru do Asyżu, który, nawiasem mówiąc, był od zawsze jego największym marzeniem. I tam będąc, kontynuował swoją przepiękną i radosną pracę duszpasterską. Wielu sławnych ludzi z XVII wieku przypisywało Józefowi swoje nawrócenie albo korzystało z jego duchowych porad. To właśnie Józef z Kupertynu doradził na przykład naszemu królowi Janowi Kazimierzowi, żeby podczas potopu oddał kraj pod opiekę Matki Bożej. Wiemy, że Jan Kazimierz uczynił to przez te tak zwane śluby lwowskie. Józef z Kupertynu nadal prowadził życie mistyczne, miał wiele nadzwyczajnych darów. Umarł po 60 latach swojego życia jako człowiek radosny, pogodny i w głębokiej relacji z Bogiem. Zobaczcie, moi drodzy, nikt z nas pewnie nie może swojej historii porównywać z historią tego świętego. Nawet gdybyśmy mieli podobnie brutalne doświadczenia życiowe, to i tak możemy mieć pewność, że w oczach Bożych jesteśmy drogocenni i że nawet kiedy wszyscy nas odrzuciliby, nadal jesteśmy ukochanymi dziećmi Bożymi, które nasz Pan pragnie każdego dnia obsypywać swoimi łaskami. I to jest wystarczający i podstawowy powód, dla którego nasze serce może przeżywać radość. I takiej właśnie radości i Wam, moi drodzy, i sobie życzę.